dzisiejszego porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się 3 lipca o godzinie 17. Odpadł posiedzenia komisja przystąpiła do podnosi korespondencji do komisji. W tym roku mam ze szkół interesujący numer 7 w Krakowie, ze szkoły sportowej numer 162, a także ze szkół elektrycznych. Wszystkie te pisma dotyczyły budowy oraz modernizacji, przebudowy całej infrastruktury sportowej w tych szkołach. W szkole 162 to są wieżnie, w szkole, zespole szkół integracyjnych o budowę wojsk, natomiast zespół szkół elektrycznych prosi o, też o remont istniejącego wojska terenowego czy renowację. Poza tym się z korespondencją następna komisja przystąpiła do przekazania projektu uchwały. Czy macie państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Sportu i Rekreacji? Pan przewodniczący Sarnecki, proszę. Mam pytanie, ponieważ do nas również trafił ten list od dyrektora zespołu szkół elektrycznych Stawińskiego i tak nie za bardzo wiedzieliśmy, co z tym zrobić, bo tam był i chodnik, i właśnie to zawarte boisko. Dlatego trafił tam. No i doszliśmy do tego, że to jest bardziej domena Komisji Sportu i Edukacji, ale też mam takie pytanie, co jak traktować tą szkołę, bo wiadomo, że to jest szkoła nie związana z tym głównym zadaniem, czyli z rozwojem infrastruktury przedszkoli, szkół i gimnazjów. No i z przykrością nie podjęliśmy żadnej decyzji, raczej to należy uznać, że nie będziemy tej szkoły w pracach remontowych wspierać. No i właśnie też do pana przewodniczącego, bo widzę tutaj listę rankingową i nie ma tutaj szczególnie tego boiska. No i teraz chciałem zapytać, czy w ogóle jest szansa, że jak pomagać, że może po prostu mogę się wydarować się. Od strony formalnej, jak wie pan przewodniczący, na pewno nie. No to jeśli chodzi o szkoły ponad gimnazjalne, to możemy je dofinansowywać w ramach zadań priorytetowych. Czy też w ramach te placówki, do których uczęszczają tak dzieci niepełnosprawne, to możemy w ramach zadania powierzonego problematyka osób niepełnosprawnych, tak jak to robiliśmy z budynkiem liceum 29 przy ulicy Cechowej i tak jak z tego co wiem Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej planuje, jeśli chodzi o nowy podmiot funkcjonujący w tym budynku. Natomiast faktycznie w ramach tego zadania powierzonego prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, no jak sama nazwa wskazuje, tam szkół ponadgimnazjalnych nie ma i na tej liście rankingowej umieszczać ich nie możemy. Natomiast z tego co ja pamiętam, to przez okres dwóch pierwszych lat naszej kadencji wspieraliśmy działalność tej szkoły, a konkretnie dofinansowaliśmy imprezę sportową, która tam się co roku odbywa. Także to też nie jest tak, że w żaden sposób nie wspieramy aktywności tej szkoły przy Szukanicy. Jeszcze w sprawie działalności Komisji Sportu jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zapytać? Rozumiem, że nie. W związku z tym, zanim przejdziemy do projektu uchwały w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie budowy modernizacji prac remontowych, chciałbym też państwa poinformować, że do tego projektu uchwały także został dołączony wniosek o odstąpienie od umowy określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W takim razie przechodzimy do głosowania nad złożonym wnioskiem. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt Komisji Sportu i Rekreacji z druku nr 60
13 list treningowa zadań powierzonych w 2013 roku w zakresie termoryzacji, prac remontowej, posiadowej szkolnej infrastruktury sportowej operacyjnej. Dwa pierwsze punkty są to klub sportowy Krajowy Piaski Wielkie, czy konserwacja i uczenie pokrycia wraz z obrotkami piaskimi w cenie 5000 zł oraz zmiana drzwi wejściowych na drzwi antywojnowe w cenie 5000 zł. Trzeci punkt jest to zespół szkół ogólnokształcących nr 7 z Czarna Górska, dofinansowanie wymiany wierzchni asfaltowej na poliuretanową błyskę sportowego na 6000 zł. Tutaj mamy tak, jedno finansowanie z tego względu, że mieliśmy rozmowę z radnym Breczkiem, z panem zastępcą dyrektora zespół integracyjny oraz panem Popłaskim, który nam tutaj wyznaczył takiego pana, który nam zrobił nową wycenę co do boiska, ponieważ obecne ceny, które były przy objazdach, były zbyt wysokie, więc żeby zawęzić, to jest taki troszeczkę uproszczony, to firma Kerr, która nazywa właśnie, że po rozmowach z panem dyrektorem wyszło, że szkoła będzie w stanie dołożyć kwotę jaką tam. Dlatego z tego jest, tak, brakująca, dlatego jest dofinansowane. Nie wszystko też z komisji, cała wycena. Ja coś się absolutnie. Ja chciałem Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pani radna, proszę. Pan pierwszy punkt, o tym budynek, który jest na Nie. Tam gdzie prysznice są, cały zarząd na to jest ten budynek? Stary budynek, tak jest. Stary budynek turystyczny, dokładnie tak. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Już nikt, nikt też poprawi. Nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 6613 w sprawie budowań, zadań w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.